Lot do domu, powrót Polaków. Lot do domu, już 34 tysiące osób powróciło do kraju. Lot do domu, ruszają specjalne czartery. Jak wrócić po zamknięciu granic? Czartery lotu. O, ten jest super. Bezprecedensowa operacja i ogromne poświęcenie pracowników lotu. Chcecie wiedzieć, jak to wygląda naprawdę? W wywiadzie zamieszczonym na portalu ryneklotniczy.pl czytamy: Lot do domu to przedsięwzięcie bezprecedensowe w historii polskiego lotnictwa. I tu powstaje pytanie, co autor miał na myśli? Czy to, że w historii polskiego lotnictwa nigdy wcześniej nie było przypadku przeprowadzenia zmasowanej akcji przewożenia Polaków do kraju w takich okolicznościach i na tak dużą skalę? Czy może raczej to, że akcja Lot do domu jest jedyną tego typu, w historii polskiego lotnictwa nie było podobnej i nie ma obecnie? Przeczytajcie jeszcze raz powyższe zdanie i powiedzcie, do której interpretacji się skłaniacie. Przed oczami przeciętnego odbiorcy wertującego strony w internecie powstaje obraz sytuacji, gdzie lot jako jedyny polski przewoźnik z narażeniem zdrowia swoich załóg przywozi do Polski naszych rodaków, którzy utknęli za granicą. Odczarujmy ten obraz. Okej. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że lot do domu to nazwa akcji, którą przeprowadza nasz narodowy przewoźnik. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie jest ona jedyna. Równolegle Polaków oraz osoby uprawnione do przekroczenia naszej granicy przywożą również linie czarterowe działające na polskim rynku, z tym, że ich przedsięwzięcia nie mają medialnych nazw. Żeby rozprawić się ze stwierdzeniem o precedensie w historii polskiego lotnictwa, warto pamiętać, że na pierwszym miejscu plasuje się tu polski przewoźnik czarterowy. Czy wiedzieliście, że na dzień 20 marca NTR wykonał aż 170 lotów repatriacyjnych, podczas gdy lot 120? I to wszystko bez wsparcia rządu i medialnego rozgłosu. W artykule czytamy dalej. Cała operacja przygotowana została w zaledwie 6 godzin. Mieliśmy ekstremalnie mało czasu. Dzięki szybkiej organizacji akcji zapewniliśmy im, potencjalnym pasażerom, ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa. I następnie. Działamy w bezprecedensowych warunkach zamknięcia granic i przestrzeni lotniczych. W takim otoczeniu konieczne jest zaangażowanie służb dyplomatycznych, zdobycie dodatkowych pozwoleń. Wyobraźcie sobie teraz sytuację prywatnej linii czarterowej. Linia ta operuje nie tylko z Polski, ma również kontrakty za granicą. Oznacza to, że w danym momencie jest wiele załóg, które latają z obcych portów i tam mają kilkudniowe rotacje. Dodatkowo niektóre rejsy do Polski, jak chociażby Mombasa, o której mówiłem Wam w poprzednim odcinku, muszą odbyć się z międzylądowaniem i wymianą załóg gdzieś po drodze. I wtem zamyka się granica Polska i zaraz za nią kolejne. Każdy kraj ma inne regulacje i inaczej walczy z epidemią. Nagle okazuje się, że nie tylko pasażerów, ale również załogi trzeba przetransportować do kraju. W takich warunkach liczą się szybkie reakcje i nieustanne zmiany. Ciągły wybór lepszego rozwiązania, bo to poprzednie od minuty jest już nieaktualne. Na przykład mój powrót z Hurgady stał pod znakiem zapytania do ostatniej chwili. Samolot lecący z Mombasy, na którym miałem wykonać rejs do Katowic, mimo złożonego wcześniej planu lotu, nie uzyskał zgody na lądowanie w Egipcie. Dzięki szybkiej interwencji udało się. I udaje cały czas. Mimo braku zewnętrznego wsparcia dyplomatycznego, wyłącznie dzięki działaniu zespołu. I to nie wygląda tak, że akcja została przygotowana. Akcję przygotowuje się na bieżąco. Tu liczą się ludzie, którzy pracują w ciągłym stresie, pracują skutecznie, robiąc coś bardzo ważnego, a nikt o nich nie mówi. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na załogi pokładowe, które mają do wykonania bardzo ciężkie zadania. Niektóre zostały postawione przed trudnym wyborem, inne tego wyboru nie miały, bo jak inaczej nazwać sytuację tych, których realia zostały za granicą. Niemniej każdy lot do tej pory się odbył i nie zabrakło rąk do pracy.
mimo że wydzwonienie z telefonicznego dyżuru oznacza wielką niewiadomą. Jedyne, co jest pewne, to fakt spędzenia od kilku do kilkunastu godzin z pasażerami potencjalnie zarażonymi koroną w samolocie z zamkniętym obiegiem powietrza. Nie zrozumcie mnie źle. Nie podważam znaczenia akcji Lot do domu i daleki jestem od umniejszania jej roli. Wszystkim, którzy biorą w niej udział, należą się podziękowania i ogromny szacunek. To nie jest czas na wyścig licytacje, kto zrobił więcej. Chciałbym tylko pokazać, że są inni przewoźnicy i inne załogi, które również z narażeniem swojego zdrowia wykonują pracę na pierwszej linii frontu walki z wirusem. Chciałbym też, by opinia publiczna widziała wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że jak to wszystko się skończy, poświęcenie załóg pokładowych nie zostanie zapomniane, bez względu na to, pod jakimi znakami latają.